Pomyślałem jednak, że coś pomaluję. No i pomaluję pingwina. Dlaczego pingwina? Ano dlatego, że wrocławskie zoo ma akcję, która ma na celu chronienie pingwinów przylądkowych. W ciągu ostatnich 100 lat na całej kuli ziemskiej populacja pingwinów zmniejszyła się o 98%. Zostało 2%. To jest mniej więcej 17 tysięcy par. My jako ambasadorowie tejże akcji bardzo Państwa namawiamy, byście zechcieli przekazać 1% swojego podatku na rzecz Ratujmy Pingwiny dla Fundacji DODO. W zeszłym roku na przykład ponad 600 tysięcy. 615 Fundacja przekazała na ratowanie wszystkich zwierząt na całym świecie. Proszę, wesprzyj opiekę, aby młode pingwiny mogły wrócić do oceanu. To jest akcja, żeby zachęcić Was, żeby przekazać 1% podatku na pomoc tym zwierzakom. Pingwinom. Życia przywrócić. 1% podatku na pingwiny, możecie dać, jeśli chcecie pomóc. Polecam. Cześć, dzień dobry, z tej strony Filip Kaiser, Maciej Kawecki i pewien gość. Gość jest pingwinem i my chcemy tym pingwinem otworzyć oczy niedowiarką. I nie jest to nasze ostatnie słowo. Ten pingwin jest malowany przez nas, przeze mnie i przez Filipa. Pandemia nas niestety rozdzieliła, ale chcieliśmy o nim dwa słowa powiedzieć. Będziecie mogli go zobaczyć we wrocławskim zoo. I żeby był też godny, nie? No bo to jednak jest pingwin kabaretu hrabi. Więc to nie może być w ogóle jakiś nieelegancki jakiś dziad. Imię trzeba mu nadać. Jak mu damy na imię? Ja myślę, że trzeba mu nadać takie piękne, klasyczne, polskie imię, dumne. Może Edward. Edward doskonale. Tak jest, to jest pingwin Edward.